Dziś wszyscy szukają Stanisława. Pytają, dokąd on po raz? Wołają, Staszek, gdzie ty jesteś? A Stanisław jest tutaj. Tak się bawią Polacy, Polacy. Stanisław tutaj, czyli Stan tutaj. Nie komik, nie kabareciarz, lecz najprawdziwszy w świecie parodysta. Swoją przygodę ze sceną zaczynał dość nietypowo, bo jako wokalista hardrockowego zespołu Intra. Nieco przypadkiem okazało się, że talent parodystyczny podoba się publiczności bardziej niż zdzieranie głosu. I od 1983 roku nieprzerwanie występuje na scenie właśnie w tej roli. Wydał 5 płyt ze swoimi parodiami, które sprzedały się w kilkuset tysięcznych nakładach. Dziś u Łukasza Orbitowskiego Stan tutaj. Były hardrockowy wokalista, który bezkonkurencyjnie sparodiuje trenera Kazimierza Górskiego, Maryla Rodowicz czy Edytę Górniak. Chciałbym zacząć nie od żartów, ale od wąsów. No bo niewątpliwie kojarzysz się z wąsami. I czy ty zdajesz sobie sprawę, że wyprzedziłeś modę? Bo szedłem sobie przez Warszawę, zasiadłem w kawiarni na Placu Zbawiciela i tam teraz każdy młody ma takie wąsy, a w latach 90. byłeś tylko ty. W 90. No tak. Ja już w 80. Ja zacząłem w 1982 ale roku. Ale mam na myśli ten moment, kiedy pojawiły się słynne podkręcane wąsy. No tak, tak, to prawda, że w 90. latach. No teraz wielu jest taka moda, wielu mężczyzn nosi wąsy. Natomiast moja żona jest strasznie za tym, żebym zgolił wreszcie te wąsy. Na co jak ja mówię wszystkim moim kolegom i ze strady, brońcie Boże, no przecież drugiego takiego nie ma z tymi wąsami. No, tak, byłby problem z rozpoznaniem. Poznaniem cię. Publiczność mogłaby krzyczeć na występach, oddaj wąsy, oddaj wąsy. No tak, tak. No nie. A ja mówię, że no to jestem charakterystyczny. A co to za artysta, jak najważniejsze są wąsy? Moja żona mówi, no może i nie, ale jednak rzeczywiście charakterystyczne są. Słuchaj, a jak to było z tym zespołem rockowym, czy też hardrockowym? Co wyście grali? Skąd ty się tam wziąłeś? Na czym grałeś? Bo to jest taka rzecz, która jest tylko wzmiankowana w twojej biografii. To znaczy, ja może w ogóle zacznę od tego, jak się zaczęło moje na estradzie, moje wejście na estradę. Po szkole gastronomicznej w domu sobie siedzę, nie pracuję nigdzie, a tu stan wojenny, jest nakaz pracy. To jest śmieszne. Nakaz pracy. Nie wiem, czy to pamiętasz takie rzeczy. Znaczy, jestem za młody, ale słyszałem. Ja trafiłem do fabryki łożyc stocznych w Kielcach. Jaka praca? Żadnej. Kierownik, no weź pan, rób pan coś, no weź pan coś, rób pan, ale co, nie wiem, rób pan coś. No bo był nakaz. Tam poznałem studentów, którzy byli na jakichś dziekankach, też musieli mieć nakaz pracy, więc mieli przerwę w studiowaniu. I oni mnie zaprowadzili do klubu studenckiego pod Krechą w Kielcach, gdzie poznałem brać studentów, gdzie poznałem artystów, którzy przyjeżdżali tam z recitalami. Jan Wołek, Jacek Zwoźniak, taki barcy Solidarności. I pomyślałeś sobie, że ja też tak chcę. No ja też wtedy coś tam sobie u siebie w domu podgrywałem, ale zacząłem pokazywać tym braci studenckiej i oni mówili, Jacek Zwoźniak, już nie żyjący niestety, tragicznie zginął, bart Solidarności, zaprosił mnie na giełdę piosenki studenckiej do Szklarskiej Poręby. Ja tam pojechałem bez gitary, bez żadnego przygotowania, zaśpiewałem jakąś piosenkę i ludzie zwariowali, zaczęli bić brawo. Publiczność, jury stwierdziło, że tak, no bez sensu ta piosenka, no ale musimy ci dać nagrodę publiczności, bo publiczność się najbardziej na tobie bawiła. I tak się zaczęło. Ale ja śpiewałem 3 piosenki, jedną taką, jury mówi tak, jedną głosem Laskowskiego, drugiego Krawczyka, trzeciego Krajskiego. Co ty jesteś, parodysta? Nie masz własnego stylu. W ogóle, no, w pewnym sensie dno, ale podobasz się publiczności. No bo taka była, że tam marynarki w górę i wszyscy bawili się wspaniale na tym. A ja mówię, to może parodysta? No i tak mi coś zaczęło świtać, że może w tym kierunku pójść. Ale w tym czasie zaproszono mnie do zespołu hardrockowego i tu odpowiadam na pytanie, Intra w Kielcach. Wzorował się na Black Sabbath. Ostra muzyka, naprawdę. Ale co, robiłeś takie metalowe wokale ciężkie? Ja tak. Kocham muzykę! Yeah! Trudno w to uważać, miałem włosy dotąd.
Tutaj taki przedziałek, włosy, to no mama. Ja przypominam, że kiedyś nagrałeś piosenkę Jestem łysy. No tak, tak. To już późniejsze sprawy. Natomiast właśnie śpiewałem tam. No ale tuż znowu graliśmy na akcji Helm w 82 roku, akcja studencka Helm 82. I tam zepsuł się sprzęt, tylko mikrofon działał. Nie dało się grać tych ostrych kawałków. Ja, żeby zabawić publiczność, zacząłem parodiować Kazimierza Górskiego, Krawczyka. A ludzie się zaczęli śmiać z tego. A to no, musiało być trudne, no bo publiczność wściekła, chce zespołu, a tu wychodzi facet i opowiada żarty. No, jak nie była przerwa, no to no, dobrze i to nie. Więc zabawiłem publiczność. Później trafiłem na warsztaty rockowe do Książa, tu pod Krakowem. I te warsztaty prowadził Jarosław Śmietana, znakomity jazzowy gitarzysta, i Andrzej Zaucha, nie żyjący już w piosenkach. No tak, to wielka postać. No tak, wspaniali ludzie. Te warsztaty rockowe, ale w chwilach przerwy, kiedy oni mi tam uczyli, jak się śpiewać, rozgrzewać, rozgrzewać aparat. I ja zacząłem parodiować tym muzykom te moje kawałki. A oni mówią, słuchaj, ja mam dla ciebie, weź, rzuć te szarpidruty, ty się zajmij parodiowaniem, bo ci świetnie to wychodzi. I jak w takim razie trafiłeś do kabaretu? Bo pierwszy był chyba kabaret szerszy, niż ja dobrze pamiętam. No tak, tak, tak. Ale wiesz, no, jak to się zaczyna? Bo powiedzmy, ludzi, którzy marzą o występowaniu na scenie, o dołączeniu do jakiejś kabaretowej grupy, no to jest wielu. Czemu się tobie udało? No na pewno parodystów zawsze było. W tej chwili to właściwie już nie ma, to jest wymierający gatunek. A wtedy było mało parodystów, którzy, ale jednak cieszyli się oni zawsze wielką popularnością. Ludzie lubią, jak się ich przedrzeźnia gwiazdy na estradzie i to tak zawsze było. I ja pojechałem w trasę z taką kielecką grupą Arianie. No gdzieś mnie zauważono ówczesny dyrektor estrady stołecznej, pan Cejrowski, ojciec słynnego Wojciecha Cejrowskiego. I ściągnęli mnie do Warszawy, do kabaretu Szerszeń. No i tam poznałem całą plejadę. Janusz Rewiński, Jan Kobuszewski, Wiktor Zborowski, Kazimierz Brusikiewicz, Hanka Bilicka, Alina Janowska. Z Hanką to chyba dosyć długo występowałeś. Tak, tak samo z Janem Pietrzakiem. No tak, no i to był kabaret Szerszeń, a później w 89 roku Hanka Bielicka w kawiarni Nowy Świat. Na dole grał kabaret Dudek, a my na górze w kawiarni Nowy Świat był kabaret Hanki Bielickiej, Bogdan Łazuka, Wiesław Drzewicz, Roman Kłosowski. No i tam była naprawdę piękna szkoła życia. Jeździliśmy po Polsce z koncertami w tygodniu. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, a piątek, sobota, niedziela stały kabaret właśnie w kawiarni Nowy Świat. A później zaproszono mnie do kabaretu Jan Pietrzak pod egidą. No i też wspaniali goście Janusz Gajos, Paweł Dłużewski, Krystyna Sienkiewicz, Piotrek Bukartyk. Wspaniała przygoda. W Krakowie grałem, w Bytomiu były takie stacjonarne kabarety, kabaretu pod egidą. To w takim razie skąd ty się wziąłeś w Disco Relaxie? Grałem w tych kabaretach i w 92 roku wraz z kabaretem Hanki Bielickiej wyjechałem do Toronto, do Kanady, a następnym razem ściągnięto mnie wraz z popularnymi w 97 roku zespołami Disco Polo. Były dwa zespoły Disco Polo, które wtedy były popularne, i ja jako kabareciarz. No i z tymi zespołami przyjechał menadżer, który wymyślił, pan Skręta, który wymyślił to, ten cały ruch Disco Polo. I on tak popatrzył, wie pan co, może pan by nagrał dla mojej wytwórni jakąś kasetę z taką muzyką właśnie. Może byśmy coś zrobili, te kabarki, te śmieszne kawałki. Tak. I ja tam właśnie nagrałem, przyjechałem do Polski, nagrałem to. Czy ty tego nie pojmowałeś trochę jako umniejszenia własnej twórczości? W tym sensie, że no, Disco Polo, zwłaszcza w tamtych czasach, miało taką opinię muzyki bardzo niskiej. Dostałem propozycję, żeby nagrać tą kasetę jakąś. Była bardzo popularna, 9 milionów oglądanych, jakiś program oglądany był przez 9 milionów ludzi. Nagrałem, no ale właśnie co się stało? I do tej pory byłem w tym kabarecie i nikt mnie nie znał. I nagle w 1997 roku wyszła moja kaseta, tutaj Mix 97, i poczytne czasopismo Machina opublikowało listę najbardziej sprzedających się płyt i kaset. I na pierwszym miejscu Maryla Radowicz, na drugim Stan tutaj, na siódmym Sting, na dwunastym Madonna. Tak wyglądał rynek muzyczny w Polsce. Czy tego ktoś chce, słuchaj, czy nie? Powiedz mi w takim razie, czemu ty nie próbujesz wrócić jako artysta disco polowy w momencie, kiedy Disco Polo jest znowu popularne? Ja mam taką sytuację, że ludzie z Disco Polo to uważają mnie za kabaret, a ludzie z kabaretu uważają mnie za Disco Polo. No więc ja balansuję między kabaretem a Disco Polo.
troszkę tak, taka jest, prawda? Ale najważniejsze, ja gram te 35 lat, występuję w różnych miejscach, w amfiteatrach, w małych miejscowościach, w większych miejscowościach, jeżdżę za ocean do Kanady, do Stanów Zjednoczonych z występami, więc tam, gdzie chcą, tam występuję. Chciałbym, żebyś wytłumaczył, na czym właściwie polega zawód parodysty? Czy on się różni od kabareciarza, aktora? Co jest specyficznego w twojej pracy? No, na pewno skupiam się tylko na parodiach. Jeśli wychodzę na przykład 40 minut i ja mówię, jedna parodia po drugiej. Właśnie raz Mariana Rodowicz, raz Edyta Górniak, raz Krawczyk, raz polityk Wałęsa, raz polityk Tusk. No, nie wiem, Jacek, zmieniam głosy. Parodia to jest zajmowanie się tylko parodią, prawda? Co w moim przypadku, jak wiemy, nie jest do końca. A ja nie lubię się szufladkować, że tylko odtąd dotąd. Ale miałeś kogoś, na kim się wzorowałeś, jakiś mistrzów? Oczywiście, oczywiście. Był Bolesław Gromnicki, wspaniały parodysta w latach 70. i kiedy ja podsłuchiwałem, no wspaniale to śpiewał i gdzieś tam ja sobie to do ucha pewno mi to wpadło i później sam próbowałem tego robić. Później Waldemar Ochnia, też już nieżyjący parodysta w polskim zoo parodiował i Jerzy Kryszak tak, parodiował. Ale to zawodowy aktor. No tak, tak. I on już jakby nie parodiuje. Natomiast no właściwie z tych żyjących parodystów Andrzej Dyszak jeszcze, Andrzej Bychowski, ale to już starsi ludzie. Natomiast no ja właściwie chyba jedyny zostałem z takich na estradzie występujących na dzień dzisiejszy. Na twojej stronie widnieje taki slogan, rozbawię każdą publiczność. Mm-hmm. Jestem ciekaw, na ile to jest prawda. Czy ty na przykład byś się odnalazł, nie wiem, w świecie modnej Warszawki jako parodysta. Mm-hmm. Oczywiście. Więc to jaki jest twój sekret? Na czym to polega? Nie, no moje parodie są na tyle, myślę, że fajne i na tyle ludzie to się bawią na moich parodiach, że ja występowałem na zjeździe profesorów, gdzie było kilkudziesięciu profesorów i bawili się, na aptekarzy, ale równie dobrze wychodzę w małej gminie, w małej wsi, na Dożynkach, gdzie przychodzi tam 2000 ludzi, też ci ludzie się bawią znakomicie na parodiach. No dobrze, ale miałeś jakieś trudne sytuacje, wiesz, że stoisz na scenie, jest publiczność licznie zgromadzona i nagle żarty nie trafiają, prawda? Coś jest nie tak. Ja wiem, rzadko się to zdarza. Mówimy często, że to wycieczka Węgrów na sali, to się tak nazywa, że nic nie rozumieją. Nie o to chodzi, ale kwestie są pewno takie, że w różnych okolicznościach występuje. No, zdarzało się, że w jakiejś imprezie zakładowej podają obiad i teraz pan niech wyjdzie ta akurat. No jak ja wszyscy się zajęli za Michę, no to nie, nikt nie słuchał. No więc ale to są błędy organizatorów, prawda? Natomiast jeśli ludzie siądą przede mną, no to ja rozbawię każdą publiczność. Serio. Słuchaj, a jakie są granice żartu? Bo ty wiesz, momentami tak szedłeś trochę w niebezpieczne rejony, śmiałeś się z pijanych kobiet, z takich rzeczy. Była jakaś taka piosenka, Angela... Angelino, wypiłeś całe wino. No bo to parodia disco. Ale raczej pytam o granice żartu. Co w żarcie jest dozwolone, a co nie? Nie śmiejemy się z wiary, czy z, no, oczywiście z Pana Boga, ze śmierci, to na pewno nie. No nie można być wulgarnym, aczkolwiek znamy słowo magiczne, które wypowiedział Bogdan Smolin w kabaretonie w Opolu kiedyś na literę K. I to było tak dosadne za te, że mnie nikt nie przeprosił za te 40 lat tego komunizmu. No to słowo było przepiękne, bo to odzwierciedlało tamte czasy, prawda? Więc i to jest dopuszczalne w kabarecie. Słuchaj, a jak ty ogarniasz taką praktyczną stronę swojej działalności związaną z wyjazdami? No, sprawdzałem ostatnio u ciebie w internecie. Dwa występy w ciągu jednego dnia. 3 grudnia to chyba było. No, bywa. I przecież ty już 35 lat to robisz. Trochę to musi być trudne, prawda? Tak cały czas się przemieszczać, zachowywać świeżość. No na pewno trudne, teraz coraz bardziej z wiekiem. Ale mój rekord to jest w Busku Zdroju. Zagrałem kiedyś 7 występów jednego dnia. No, ale to ile, przepraszam? 7. 7 występów. Tak, od 10 się zaczęło. Ale to był 84 rok. Ja wtedy jeździłem z taką grupą po Polsce. No taka słynna i niesławna, bo tam było J. Pietrzak. Wszyscy myśleli, że to Jan Pietrzak, a to był Jacek Pietrzak, parodysta. Ale na plakacie były takie wielkie nazwiska. Takie J. Pietrzak, tak? Na plakacie były wielkie nazwiska. Andrzej Rosiewicz, J. Pietrzak, Rosiewicz, Zenon Laskowik, Smoleń. A pod spodem malutkimi literkami autorzy tekstów.
I ludzie myśleli, że to idą na te gwiazdy, a tam byli autorzy tekstu. No ale ten program nieprawdopodobnej ilości koncertów przynosił. I wtedy graliśmy po 4, po 5 koncertów dziennie. Cena, którą ty płacisz za tak intensywne życie. Ja mam 3 synów, nawet kolega z kabaretu zażartował, że wtedy Stasiu tutaj to jeździł bardzo dużo po Polsce, ale 3 razy był w domu. Także to były takie ilości. Później jeździłem z Hanką Bielicką właśnie po Polsce i z kabaretem Pigwa Show, więc też ogromne ilości. No, na pewno to się odbiło dzisiaj, może dlatego włosy mi wyleciały. Ale to już wyleciały w disco relaksie, bądźmy szczerzy. A jakie było twoje największe wyzwanie jako artysty kabaretowego, jako parodysty? Tych sławnych ludzi charakterystycznych jest mniej. Kiedyś jakiś tam właśnie mówię, no choćby właśnie jak mówię Kazimierz Górski, którego kiedyś parodowałem, wygrałem kiedyś konkurs na najlepiej parodującego Kazimierza Górskiego. Sam Górski powiedział, no pan tutaj najlepiej parodiuje, proszę nagrodę. Bo parodiowałem Górskiego, parodiowałem Jacka Gmucha, no teraz na ziemię przygotowana. A w tej chwili na przykład już trener aktualny, wspaniały nasz Adam Nawałka, nie jest tak charakterystyczny i już go tak ciężko ugryźć, prawda? Więc na pewno potrzeba jest charakterystycznych ludzi. Kiedyś jak Zygmunt Kałużyński, a dobry wieczór państwo, chciałem tak, prawda? No to było charakterystyczne bardzo. Dzisiaj ci ludzie jak są tacy sztywni i tak nie mówią nic jakiegoś taki w sposób charakterystyczny, to pewno trudniej do zrobienia. Jak ważne jest miejsce, w którym ty przyszedłeś na świat i w którym żyjesz? On nosi Kielce. Ja właściwie zacząłem pracować na estradzie dzięki Kielczanom, którzy byli popularni i zabrali gdzieś mnie tam w trasę, tak? I tam zacząłem osiągać jakby sukcesy. Natomiast generalnie jednak to trzeba było to wypracować, prawda? No samemu siedzę w domu gdziekolwiek, czy to są Kielce, czy malutka jeszcze mniejsza miejscowość i tam, jeśli mam pomysł i bardzo chcę coś zrealizować, no to dążę do tego. Do mediów. Ja na początku gdzieś tam pisałem jakieś wierszyki w Kielcach jako tam uczeń 7-8 klasy. Wysyłałem do Świata Młodych wtedy czasopisma popularnego dla młodzieży i tam drukowałem. Pamiętam, tam czytałem. Znaczy może wiersze nie pamiętam, ale Świat Młodych. Zastanawiam się, czemu ty nie wykorzystujesz mód, które się pojawiło w internecie. Teraz jest na przykład ogromna moda na śmieszne filmiki. Wszyscy kręcą śmieszne filmiki. Że ktoś się wywraca, rozumiesz, nie? Albo robią internetowe nawijki na YouTubie. Ty tego nie robisz. Właściwie mam ochotę zapytać, dlaczego? Nie, no może filmiki nie, ale są parodie, są aktualne. Ostatnio, nie wiem, czy widziałeś parodię Sylwii Grzeszczak w internecie, tamta wędlina. No bardzo się cieszy to popularnością, na właśnie jak występuje dla wielu ludzi, zawsze śmieją się do rozpuku, bo to jest aktualne, więc to są. Natomiast no pewnie trzeba byłoby wejść w jakieś takie, że tak powiem, układy, gdzie te filmiki nakręcasz i puszczasz. No, dawniej właśnie to służyła ta telewizja, która, mówisz, Disco Polo, bo Disco Polo, ale nakręcałeś jakieś śmieszne właśnie skojarzenia o dziewczynach, którzy siedzą w lesie, gdzieś tam moja druga, a przy drodze dziewczyny stoją dwie. No to wszystko było komentowanie tego i upust tego w telewizji. Musi być jakaś telewizja. Może TVP Kultura mnie zaangażuje. No jesteśmy. Nie w takim sensie, oczywiście żartuję sobie, ale na pewno twórca, czy to ja, czy jakikolwiek inny, musi mieć gdzieś ujście, musi mieć gdzieś swoje zaprezentowanie. W internecie no to jest oczywiście jakieś tam okrojone. Natomiast jeśli zdarzy się taki jest bardzo popularny. Ale wiesz, jest taka jedna twoja piosenka, 50+, która jest nieco inna od pozostałej, bo w niej jest jakiś taki, jednak przebija smutek, jakiś żal za przemijaniem. Ty jesteś człowiekiem refleksyjnym, żałujesz, że tyle czasu już minęło, no, że młodość minęła? No, oczywiście, że tak. No, stąd właśnie wzięła się ta piosenka 50+. Zresztą to było akurat skojarzenie tego kolejnego tematu aktualnego. Mówi się ciągle 50+, a to 50+, 50+. W mediach programy się nagrywa o tym 50+. Ja jestem 50+, 55. Więc nagrałem w taki sposób, że to nie tylko humorystyczne, bo tam troszeczkę może też jest, jak tam Genovefa Pigwa tak, nie mówi, ale przede wszystkim nutka jakiejś takich nostalgii, oczywiście. Bo wiesz, bo rozmawiam z wieloma artystami 50+, i pojawia się wśród nich taki lęk, że starość coraz bliżej, że nie będą mogli wyjść na scenę, a nie będą mogli wyjść na scenę, to nie będą mogli zarabiać, że zostaną bez grosza. Czy tobie tego rodzaju lęki towarzyszą? Nie,
nie staram się w ten sposób myśleć. Mam 3 wnuczki, 1 wnuka, to mnie, może mnie wyprowadzą na scenę, jak się będę słabo czuł. Natomiast to nie w tym kwestia. Kwestia w przemijaniu rzeczywiście lat. No przecież już patrzę na, nie tylko na siebie, ale na ten czas, który jest zupełnie inny. Bo choćby nawet te moje trasy, które w 80-tych latach wsiadały się w autokar, jechałem na 3 tygodnie, codziennie występy. Dzisiaj takich nie ma. Dzisiaj gra się tam w weekend w jeden czy drugi. Natomiast inny odbiór publiczności. Często dzisiaj są takie imprezy, gdzie z rockowym zespołem grałem niedawno w Kielcach w hali. Rozdano. Czyli jednak powrót do rocka. Nie, ale nie, to akurat ja kabaret, oni, bo to było szkolenie przeciwpożarowe. I 1500 biletów rozdano za darmo, żeby ludzie przyszli. Przyszło 300 osób. A kiedyś ja byłem niepopularny w 83 roku. Przyjechałem do jakiejś malutkiej miejscowości. Drzwi nie zamykały się, tyle ludzi była jedyna atrakcja. No właśnie, wiesz, to jest taki. Ten czas był zupełnie inny. Dlatego ja dzisiaj też patrzę z nutką nostalgii na to, jak wyglądało to wtedy. A powiedz mi, bo ja widzisz się takim niesłychanie radosnym, jasnym człowiekiem, a komisy słyną z tego, że są ludźmi niesłychanie ponurymi w życiu prywatnym. Powiedz mi, to jest poważne pytanie. Czy jest jakaś cena, jaką ty płacisz za ten swój dobry humor, za wesołość? Czy jest jakaś ciemna strona Stana Tutaja? Ciemna? Ciemna strona Stana Tutaja, tak, to mnie interesuje. Jaki podświetliwy. Tak. Ciemna. Ciemna? Ciemna. Nie, ciemnej nie ma. Jest radosna. 25 lat nie pije. A to był jakiś twój demon, coś, z czym się zmagałeś? No pewnie, no. Tak jak mówię, jeździło się wtedy w 80-tych latach autokarami, gdzie artyści, co niektórzy nawet spadali ze sceny, w orkiestrą znane, nie będę o nazwiskach mówił absolutnie. Natomiast tak ta sytuacja wtedy wyglądała, prawda? Alkoholu się piło bardzo dużo na wszystkich imprezach, gdzie tylko pijany autokar jeździł. Niektórzy mówili, że nie, nawet kierowca nie był trzeźwy do końca. Ale to jak to zdołałeś sobie przezwyciężyć? Przecież to jest morderczy nauk. No pewno tak, ale... No, ale co zrobiłeś? Refleksja. Kto ci pomógł? Nie, no pewna refleksja. A tu kiedyś w Spatifie w 90 bodajże drugim roku po koncertach. Gdzie tam w 89? Po koncertach gdzieś w Polsce przyjechałem do Spatifu, usiadłem z aktorami znanymi i oni mi tam objaśnili pewne rzeczy, że to chyba trzeba będzie przestać, bo to jest tak zwana choroba. Potem przeczytałem słynną książkę Wiktora Osiatyńskiego, Grzech czy choroba. No i wszystko było jasne, że rzeczywiście trzeba przestać i fajnie sobie żyje bez tego. Ale sam po prostu rzuciłeś, powiedziałeś, od dzisiaj nie piję i nie, no terapia oczywiście musiała być, tak, wielu moich kolegów, artystów. Nie tylko profesorów, księży, biskupów, polityków, wszyscy mają ten sam problem, oczywiście. Nikogo. Także, ale to jest zahaczyłeś o ciemną stronę, tak. Ale właściwie sukces, bo ja to jest mój największy sukces, ja uważam. Że nie pijesz. Oczywiście, że tak. I na trzeźwo mogę sobie pracować, dziękować rodzinie, że ona jest, żonie, wnuczkom. Czy wnukowi, no to jest piękne, na trzeźwo to oglądać. No, dawno można było spaść ze sceny, tak jak powiedziałem, i się nie podnieść. A tak to świat jest piękny, jeszcze można parę rzeczy skomentować, tak, parę piosenek napisać. Rozmawiałem ostatnio z pewnym artystą z zupełnie innej jak gdyby dziedziny i powiedział mi sam z siebie, że jak patrzy wstecz na swoje życie, to nic by nie zmienił. A co w swoim życiu zmieniłbyś ty? Co by zmienił Stan Tutaj, gdyby mógł? Czy ja bym zmieniał? Nie, uważam, że to była przepiękna przygoda. No, od tego stanu wojennego, który zaczęliśmy mówić. To jest przygoda, tak, ale do tego momentu była piękna przygoda. Od tego stanu wojennego, gdzie zacząłem, od tej braci studenckiej, od tych tras, potem te kabaret wspaniałe, te kabarety, w które jeździłem, ja byłem w Australii. Więc jako przygoda artysty, który występuje i ludzie się za każdym razem cieszą, no to cudowne było. Czyli nic byś nie zmienił? Nie. Nawet włosów bym nie założył nowych. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.